Wrzuć jako oddzielny materiał. No i kto będzie hardcorem? Będę pilot jechać. Tak. No pojadę trochę. Przodem i nagram. Nikomu dętka jeszcze nie poszła. Co? Dętka nikomu jeszcze nie poszła.
Dobra, jedziemy. Nie, ja się w ogóle mało tym interesuję. Niestety myśmy tam. I tutaj się kończy nasza przygoda. O której byłeś? Tak! Dobra, to teraz demokratycznie. Kto chce jechać w tamtą stronę, ręka do góry. Andrzej, po co tam jedziemy? A kto chce w drugą stronę? Gdzie lepiej? Brawo! No dobra, to sorry. Gdzie lepiej? To policzyłeś? Yeah.
mojego i syna mego! Słuchajcie, ponieważ demokratycznie wybraliśmy tę stronę, to proponuję, że ja chcę docelowe miejsce wynaleźć parkę. Jesteś tam, bo tam dokładnie się planował? Tak. 70 kilo. Uważam, że to jest to miejsce, gdzie ewentualnie, jeżeli ktoś ma potrzebę porozmawiać o sprzętach i pogadać sobie i pomieniać się doświadczeniami, to uważam, że tu powinniśmy sobie zrobić 20 minut przerwy. Tutaj, jeżeli ktoś ma ochotę, jeżeli nie, to może wrócić, jeżeli nie, część ekipy na pewno za 20 minut, pół godziny pojedziemy sobie tam zupełnie w drugą stronę, w kierunku Cudu nad Wisłą i tam zasiędziemy na tych spotkach z jakimiś tam napojami i będziemy tam siedzieć. To jest plan akceptowalny? Tak. Postup. Chyba baterii tak. Chyba więcej. Myślę, że miasta 7. Ja bym po prostu chwileczkę przerwy tu zrobił i pojechał w drugą stronę. Bo wiem, że to jest mało atrakcyjne, ale nie mamy lepszych tras.
że ty z tyłu gdzieś zostałeś, myślałem. Ale to wyjebiście wygląda. A ludzie, kurwa, o co chodzi? Jak taka kumara. Chińczyki, kurwa, tak. Cud nad Wisłą. Też nie wiem. Chyba.